Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Piciu. Mam tutaj załadowane maszynki. Zapewne niektórzy mogą się domyśleć, do jakiego klienta. Nie będę was trzymał w niepewności. Maszynki jadą oczywiście do Kazika. Kazik Kaszebę. Jak zawsze zapakowany jestem na fulla. No więcej by nie weszło za bardzo. Już nawet musieliśmy odpiąć kurde, żeby maszt był lekko w powietrzu, no bo co zrobić? By się nie pomieściło. Piciu, piciu! Piciu, piciu będzie? Siema. Piciu, piciu będzie. Ty, ale to jest ten sam co z targów? Nie. A nie wiem, czy akurat był na targach on? Był jakiś, ale chyba nie taki. Chyba nie taki? O, jest młodzież. No? Tak? I na to jest do nas. Zaraz wiedziałeś? No zaraz. Jak by, Piotruś? Ładna droga? Ładna. Ładna, nie? No. Droga. Trzeba ją zrobić. No dosłownie, no, dlatego te sprzęty przyjechały. Ale to ja pierdzielę. Wejkor. No. To nie mało spotykane tu nas w Polsce jeszcze, nie? Żeby weszło, to musieliśmy odczepić i masz do góry. No. Innej szansy nie było, nie? No tak, bo bez sensu dwa te samochody, nie? Czekaj, kurde, by się przydało, ja bym się siebie przebrać, bo ja miałem takie wyjściowo, ty. No ja myślałem, że już będziesz w koszuli. Chciał pan żony. Nie, ja już myślałem, że będziesz w koszuli, w marynarce, jak na targach. No, kurde, no. Nie, bo żony nie ma chwilowo, ona już jedzie do domu. Spoko. A ja zostałem na Włosiach sam, nie? Spoko, ogarnę tą koparkę. A jak tam po targach było ciężko ogarnąć bajzę? Powiem ci, wjazd najgorszy był tam, nie? Wjazd to tak. Co mówisz? Chociaż w miarę się starali. Dobra. Ale kto stał do tamtej bramy, no, to miał przerąbane. A kto stał tutaj kurde od BMW, od tego salonu, no, to było łatwiej kurde się dostać do środka, nie? Ja to drugi dzień, ja to zostawiłem samochód, bo się wytrwaniłem. Bo ja sobie myślę, jak mam kurde pół godziny czekać, no, w tym, w tych wiesz, tych w tym korku, korku nie? No. No i to jest bez sensu. Ja patrzę jakiś skład jakiś tam hydraulicznych jakichś różnych rzeczy. No. Patrzę, miejsca w puste stoją. Mówię, tutaj 15 minut się przejdę kurde na piechty, nie? No. Się zostawiłem samochód, przeszedłem się z gitarą. Tylko na powrocie było, jak szedłem na zyt, nie? To było już ciężej, bo zimno było, nie? No, padał, no, też, no, i w ogóle. O, w ogóle było, no. Ja. Poniedziałek też był taki zimny tam trochę. Tak. A te? Od Kołaszewskiego, no? No. A to Kołaszewski, jest? Tak. A to nie, to jest chyba oryginał, no. To jest oryginał, nie? To jest chyba oryginał. No. A Kołaszewski ma tutaj w Bytowie, 20 km stąd, nie? No, jakoś tak. No, ale ładowara, ja pierdzielę. Duża. Ja tu masz mniejszą, tu trochę większą. No to drogę trzeba zrobić, bo tu kurde jest dramat, nie? Ciężarowy też buja. Buja, ale no, nie ma źle, czasami kurde miewałem gorzej. No. No. To tu ale... Był, mogą być gwoździe czasem, wiesz? To jest ten ekologiczny. No. O, po to jestem. Gdzieś? O, na strzał! Teraz musisz... Tak, dokładnie, o, tylko ostrożnie. Teraz tam będziesz, tak, no, dokładnie, trochę... dokładnie. No z tego góry weźmiemy. O, jak stary operator. Jakbyś to całe życie robił. Dobra. Teraz na siebie możemy. Znaczy na siebie pewnie jest tego. Skręć. Aha. Teraz tylko. Dobra, skręć tylko w tamtą stronę. O. Dobra. Żebyś miał bardziej pole manewru. O. Już nie chowię dalej. Ale nie, starczy na razie. Obrócimy? Nie wiem, czy drzwi nie zahaczą. Czekaj, zobaczymy. Możemy tak, zobaczymy. Albo ci przymknę te drzwi na razie. No. Żebyś się obrócił. A, obrócą się. Miało, nie? No. Ale wolałem, wiesz, nie ryzykować. No. Szkoda by było. No kurde. Teraz tak, lemierz tutaj jest, nie? Lemierz masz tutaj pod pedałem. No, zobacz, idzie do góry. Tak, tam masz. Tam jest, no. Tu zazwyczaj są obroty tych, nie? O, właśnie, o. To jest to, nie? Tak, a to jest jeszcze... obrót całego, jak się nazywa? Cały masztu. Całej wieżyczki, nie? No. Dobra, i teraz do przodu. No, dokładnie. Nie, tylko... no stary operator, to no, nie ma co mówić. Nie, no stary operator. No. Tylko będziesz miał takie załamanie tu? Ja jak chcesz, pójdę, możesz, pójdę, jak chcesz, możesz się obrócić, jak nie, możesz jechać. Nie, no wiesz. Tylko se opuść łyżkę trochę, nie?
Jeszcze możesz, spokojnie. O, dawaj. A nie musisz jeszcze. Tu jak będzie... No to za chwilę tak, o, właśnie no. Takie palnięcie będzie, nie? A czy... Bo teraz za daleko sobie usunąłeś. O, właśnie, żeby... Może było to... Da, bo teraz się oprze i nie będzie tego bujania, wiem, nie? Wiem, no kurde, kogo jak kogo, ale ciebie uczyć, no. Słuchaj, ty robiłeś, słyszałem, na koparkach. No. Ja też. No i widzisz. Ty na linówce i ja na linówce, tylko że ja na czerwakowej, a ty tam tą wuchą, nie? No. Cześć, zobaczymy. Aj. Musisz nabrać w prawy. Ja, bo to trzeba wyczuć, wiesz? Tak, każda, ja wiem. Maszyna, każda i działa inaczej. Swoje no. Wyczucie ma, nie? Dokładnie, dokładnie. Ale... Aha, ja wiem, czemu tak siarkę jeszcze. Dobra. No, teraz... no to dużo będzie dawało. No dużo, zobacz, teraz? Zobaczymy tylko tak, o ile to... Ale kurde. To jakbyś... trzeba wyczuć, wiesz? No. To jakbyś chciał, to jeszcze można zwężyć i rozszerzyć gąsienicę, nie? No. No właśnie, no prawie wychodzi, ty. Dwa dni treningu i będzie ci szło. No. Dobra, wyrównamy trochę tędy. Teraz. O, tak żeby tego lakieru nie odchodzić. Trochę za bardzo. Najpierw trzeba, wiesz co? Wyczuć. Jak zrobisz tutaj dołek i lewieszem wiedzieć, tak, ja wiem, ja wiem, to on pójść, tak, razy, to, tak, nie? Dokładnie. O, teraz o, do tyłu. Do tyłu zawsze trochę lepiej, ale... No turbo, nie? Taki ten przycisk, że on przyjedzie. Czy nie było tutaj? Gazem tylko. A bo nie ma tego przycisku, że jeszcze... Że szybciej? Chyba nie. A może gdzieś tam jest. Nie musiałeś się koparką obracać, można obrotem, wiesz? Co? Nie musiałeś koparką się obracać, można no, obrotem. Co, mogłem się nie obracać, nie? Ale... Wiem. Ja myślałem tak jak ładowarką, wiesz? No, wiem, wiem. Ej, zmieszczę się tak? Powinien się zmieścić. Bo tam są te uszy, nie? Że to, tak, to tak, tak. Naraz, dokładnie, nie? Dokładnie. Tylko będziesz musiał pewnie podjechać delikatnie. Albo... Tylko ze spokojem. Ja ci najwyżej odsunę. Dobra. Daj na siebie. O, o, zamykaj. Chwytak. Jeszcze. Dobra. Ale dobrze tak podjechałem, bo inaczej to bym nie wyjął tego, bo bym się nie obrócił. Wyjąłbyś, bo teraz możesz się podwinąć, no nie? No podnieś się, no. Ewentualnie, ale tak to by była dupa. Podwijasz na siebie, nie? No. Nawet będzie ci lepiej podwinąć, to wtedy się lepiej trzymią, nie? No. Czekaj, teraz to... Nie, dziękuję. O, właśnie tak, nie? O, właśnie, bardzo dobrze to zrobiłeś. Teraz. Tylko teraz nie do końca. No nie do końca, bo... No. Czekaj, może by... Do sąsiada wjedzie. To jest taki najbogatszy, wiesz? Chyba najbogatszy, tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. No. Ale kurde, temu ciągniku przecież już nic nie brakuje, nie? Ale Eddie ma tą wersję, nie? Czy nie? Tak. Eddie ma, no. Tylko Eddie ma tego jeszcze starszego, nie? No. On ma te początki. Tak, chyba, no? Tak, te początki, dokładnie. No. No, zobacz, ile lat już mogą, nie? No. Dobra, idziemy dokładnie. Na kawę, co? No, ja sobie tylko te najazdy tam zepnę i już idziemy. Teraz. Tak patrzę, jak najlepiej stanąć, żeby kurde tą łyżkę później zdjąć jeszcze, nie? No, to słuchaj, czy tu a tak jakby podjechać? Tutaj kawałek podjechać. Tak podjechać, żeby kurde tak wiesz, przodem trochę tam, żeby szło po prostej zjechać. A słuchaj, no. A tak jak ostatnio rozładowaliśmy, żeby na tym prostym wtedy strawy tutaj. Strawy weźmiesz.
No my mamy siedziku. Nie, no się pytam tylko, nie? Czy no, będziesz wjeżdżał na trawę, nie? Bo mi o to chodziło, nie? Nie, no trawy się nic nie stanie. To jest twardo tak, że śmiało... Zależy, jak będziesz się grzebał. Teraz inaczej wygląda mi, nie? Przebrałem. Ale nadal nie jest... Nadal nie jest ta biała koszula. Nie ma. Ja jest to oszara. Nie, jest inaczej, nie? Nie, no po roboczemu to wiadomo, jak człowiek wygląda, no. Nie? Też tam nieraz. No. Także co? Dobra, to wjadę tak. Dobra. Zobaczymy. Tylko najmniej traktor rozwalić, żeby włączymy ciągać. No, dlatego stanę najpierw rozładujemy, no. Żeby było co ciągnąć. Ale że masz tam siedzieć. Nie, ale... O. No, może ta będzie. Ogólnie do Fenda Trelleborgi maszyły, nie? No. Tylko ty wiesz, jak to z tymi Trelleborgami, nie? Tak, cena. No, no. To już jest jakieś... Ogólnie mówią, że jak ciągnik na te kury, można teraz... tego porównać do Fenda, nie? Bo Fend wychodzi na Trelleborgach, nie? No. Nie, ale to są opony już naprawdę. No chyba dla mnie, według mnie, to lepszych opon nie ma niż Trelleborgi. Dla ciągnika? Mitas. No, Mitas. Do ciągnika. Czy ja to odpinamy też? Też, no. Też. Raczej tu wszystko zostaje. Nawet ten zaczep tam pod spodem, co jest przypięty tam. Tam, on chyba tu jest, nie? Jeden jest tu, jeden tu. A, to kurde. Ręcznie będzie trzeba nieść. Ładowarki kołowe Wacor by Atlas to lider sektora rolniczego, przemysłowego oraz budowlanego. Rewers. Opa. Ręczny masz tutaj w razie czego? Aha. Na ręczny musisz zapalić. Teraz daj delikatnie tu, jeszcze, daj tu, o, dobra, ja tu widzę, teraz daj trochę niżej, dobra, lekko, o, piccabello. No teraz zależy, co nam dupa zrobi, nie? Dupa będzie wjeżdżała do góry, a przód na dół, dawaj do góry, do góry, lekko, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, albo na siebie, dobra. Ja zobaczę, ile tam widły, bo tam zaś później jest moja, mój samochód. Na razie nie podjeżdżaj, Kazik. By nie było fajnie to uszkodzić. Możesz jeszcze? Daj teraz na siebie. Jeszcze? Nie. Nie dojeżdża już. O. Najwyżej jak trochę cofniesz, poprawimy tą łyżkę, a czekaj. Ta! To ci powiem! Teraz chodź, ci pokażę, gdzie to przychodzi. No. Musisz to tu założyć i te gumki. Ale założymy te gumki. To dobrze. A czekaj, o właśnie, fotel próbujemy. Tam się zaskuje. A, on się sam cofa. O, komfortowy fotel pasażera. No, no tego tu brakowało ogólnie. Teraz zamkniemy drzwi. O kurde. Zamknij się. I siedzimy w dwóch w miarę komfortowych warunkach. Ma Eher? No. No tak dość nawet do wypasie. Tam mi się tamtych podobał ten rozdzielacz, nie? Tamten, czyli rozdzielacz, sterowanie podnośnika mechaniczne. To było tak fajne, czułe. No kurde, tam to było naprawdę fajne, niby mechaniczne, ale było bardzo fajnie, bardzo fajnie rozwiązane było, no. A tu jest, o. Tego, czekaj, bo tu się coś, nie? O, tego brakuje zawsze przy ładowaczach czołowych, nie? Tej, no. tej, tej,
tej szyby prawo, żeby ładnie widzieć, nie? No, ale nie, jest to okienko dachowe, ale to okienko dachowe to już tak, nie tak jak tu, pełna szyba taka, no, nie? Nie ma jak ta szyba panoramiczna, no. Jest dużo lepszym rozwiązaniem, tylko że dużo droższym rozwiązaniem, nie? No. Taka zwykła szyba będzie kosztować na przykład 500, a ta pewnie 1500, no, tego ale, nie wiem. Ale do ładowacza potrzebna, nie? Do ładowacza piękna sprawa, nie? Kurde, bo tak, o, tak tylko spojrzysz i zginie, nie? No. A jak jest to okienko, to zazwyczaj tu jest słupek, nie? No. I ten słupek to ogranicza ci ten... A jak ci nie jest potrzebne, możesz żaluzję i nie przeszkadza ci słońce. Jest pięknie. Zupełnie inaczej wykonany ten ciągnik już jest, nie? Ale jak tu cicho. No i przede wszystkim, co te arbosy fajnego mają? Lustra, nie? Każdy jeden arbos ma fajne lustra. Jest taki smaczków trochę, no i każdy ciągnik ma trochę takich swoich plusów. 3000 ma trochę inne lustra, nie? Ten 4 ma też, ale na ramce, nie? A no, 3000 no, no, no. Ma inaczej trochę. One mają na słupkach. Na słupkach. No na słupkach, ale to nie jest aż tak problematyczne, ale widoczność w tych lustrach jest naprawdę bardzo fajna. No ale kurde, tu to już jest Ameryka, nie? Tu już tak bardziej, już tu goni za... Biegi masz tam teraz normalnie tak, rewers, i tam masz rewers. Jest elektrohydrauliczny, to jest? Tak, ale raczej chyba ze sprzęgłem będzie lepiej ruszać, bo nie wiem tam dokładnie. Ja to zawsze robię ze sprzęgłem, no. Żeby nie było jaj, nie? Ręczy ci zaciągłem. O właśnie, bo tak szarpnął, no. Nie? No. O właśnie, no. O i teraz płynnie jest. No, bo ręczy ci zaciągłem. No wiesz, no przesiadaliśmy się, żeby nie odjechał. Czekaj, czekaj. Spokojnie. Opanujesz. Ciągnikami na co dzień jeździsz, to jest ci też no, lepiej inaczej, nie? Tutaj, dokładnie, nie? Do każdego. No czekaj, teraz... O, właśnie. O! Ja nigdy fotela tego nie przestawiam, chyba że mnie, kurde, wiesz, denerwuje, że kurde nie wyrobię, ale... Właśnie jest obciążnik, nie? No. Ja to ostatnio jechałem tu za ciągnikiem, dużym klasem. No to wiesz co, dwa dni zamaniane? To się wbiłem tam klasę. Bo duży ciągnik i miał na sobie... zapięte, o, widły do opadek, no, nie? No. I widziałem. I tak wjeżdżam do garażu na pewniaka i wbiłem jedną widłę w blachę, nie? Na szczęście to taka ciurka powstała, nie? Ale sam fakt. No, zdarza się. Arbos. Ciągnik z 7-letnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. Nie no, wiesz, ogólnie to na razie to co tu można się wypowiedzieć na ten temat tego ciągnika, nie? To nie przejedziesz, będziesz, no nie? Dokładnie. No, tamty mi trochę pojeździłem, to coś tam można było już powiedzieć, tylko że to tylko można wyrazić opinię na temat funkcjonalności tego ciągnika, ale na temat żywotności to, no to trzeba jeszcze parę tak, ładnych lat tak, poczekać, tak. Nie? No ale i to tego dojdzie. Ale ja Roma na przykład tego 3055 i no. On tam już ile mówiłem? No. On tam będzie miał już go trochę, nie? Z 3-4 lata będzie miał go. No. Jest git, nie? I co mówi? Źle? No dobrze. Jest git. No, Ursusik, jeden, drugi. No. Do tego muszę wspomaganie założyć, nie? No do tego muszę wspomaganie założyć, bo już tu kolumna wziąła ducha. Będzie miał. Ja to będę musiał założyć. No wspomaganie leży, tylko czasu nie ma, nie? No. Ale do tego czasu będę musiał go jakoś jeszcze zrobić. No zrobić, no trzeba go rozflaczyć i zrobić, nie? Bo samo no. Się nie zrobi. No samo nie. Nie. Nie chcę. Nie chcę. Ale no. I to się uda. Miejmy nadzieję. Jo, na temat, kurde, miał być plan na tą zimę to zrobić wszystko, nie? No. No ale nie dało rady. Zima minęła, a ususy jak nie zrobiłem, tak nie zrobiono. Nie? Kurde, no czasami niektóre rzeczy są ważniejsze. No. Nie, jak no, to mówią, są ważne i ważniejsze rzeczy. No. I trzeba było trochę do pracy chodzić, bo trzeba jednak te pieniądze zarabiać. No same z nieba nie spadają. Z nieba nie spadnie, nie? Wiesz, a teraz taki jeden, drugi remont, to kilkanaście ładnych tysięcy trzeba mieć, bo co, zacząć z pustą kieszenią to słabo, nie? Już znajdujemy się teraz tutaj, ja bym to powiedział, na moim warsztacie, improwizowanym na razie. Docelowo będzie inny warsztat, ale to o tym można jeszcze dużo, dużo gadać. No i jest projekt FEND. Projekt FEND na razie stanął w miejscu, a z, będę powiedzieć, z takiego błahego i niebłahego powodu, bo była zakupiona cała ta transmisja, była zakupiona, lecz ona nie posiadała realizacji tutaj tych kół zębatych na przednią oś. I właśnie w tym właśnie taki problem się narodził,
że musiałem ten komplet kół zakupić. O, ten komplet kół został zakupiony w używce, ale niestety jeszcze jedno koło potrzebuję. I ono, o tutaj łożysko, ciach. Czy łożyska muszę też zamówić. Tylko że zamiast jeszcze jedno koło, tutaj na tej głównej holince, o, no. Pokażę wam tutaj na tej, o, może na tym. Miałeś gdzieś luz, nie? No tu był luz właśnie, ten luz będzie wykasowany, bo znalazłem przyczynę, co było, co, gdzie, dlaczego powstał ten duży luz. Jedna taka podkładka dystansowa była w skrzyni na dole, nie? I wymieliło ją, nie? Będzie założona nowa, wszystko będzie wydystansowane. Łożyska są w bardzo dobrym stanie, dlatego myślę, że je zostawię. One nie mają ani żerów, ani nic. Z nimi się dosłownie nic nie dzieje. O i zamiast takiego tutaj dystansu, bo w wersji bez napędu występuje taki oto dystans. On jest w tym miejscu montowany, ale jeżeli by się chciało zamontować napęd, to zamiast tego dystansu montuję tutaj takie koło zębate, coś na wzór takiego czegoś, tylko że to jest od któregoś zbiegu, teraz nie jestem w stanie powiedzieć, który to jest bieg, ale w każdym razie wygląda to tak i ono zazębia się najprawdopodobniej z tym kołem, to koło z tym, a wtedy to koło realizuje napęd na przystawkę. I wtedy przód nam jedzie, tak samo, nie? No i tego właśnie brakuje. To jest na tą chwilę troszkę nie do zdobycia, bo będę musiał się posiłkować albo używką, albo dorobić takie coś, nie? No i chyba będzie ta druga wersja, bo nowe to nikt już nie chce wiedzieć, ile to kosztuje, nie? Nowe kosztuje, takie koło kosztuje około 3000 i występuje tylko w oryginale. No, a dla widzów właśnie tego kanału chciałem pokazać, jak wyglądają właśnie o tarcze hamulcowe. O, to są tarcze hamulcowe. O, tu jest jedna, która jest to zdecelowana. Niestety czas wpłynął źle na to i zostało to wszystko. No rozpadło się, nie? Rozpadło się. Tarcze już są nowe, już czekają. Elementy, które były tutaj, ja odpowiedzialny za hamulce. Bo to są wyjęte z, bo tu były, to by trzeba się cofnąć do mojego kanału, bo ten most, tutaj ten, pokaż Piotruś może, ten tu most, on miał tak zwane chude zwolnice, miał chude zwolnice i ja tutaj zamontowałem, o tutaj są te grube zwolnice, o to są te drugie zwolnice, zestaw tych drugich zwolnic i te tu zwolnice będą montowane i te będą, to są oryginalne zwolnice do tego przedniego napędu. Ale tu są zupełnie inne hamulce, bo tu w tym moście były hamulce bębnowe, a będą teraz tutaj wielotarczowe, dwie tarcze będą na jedną stronę. Tak jak w 80, takie samo rozwiązanie. Tutaj o, mamy te wszystkie elementy już wyczyszczone. One teraz będzie wszystko pomalowane. Elementy, które będą odpowiedzialne za przylgnię tutaj hamulcową, to one będą, wszystko będzie wyczyszczone albo w ogóle nie będzie, będzie zabezpieczone, a wszystko będzie pomalowane lub zalakierowane takim specjalnym środkiem antykorozyjnym. Bo jak kupujemy takie elementy nowe, one też nie są malowane, nie? A nie. Tutaj jest, występuje duża temperatura i ta farba by się stopiła, śmierdziała, to by Saigon był. A one będą tylko, nie wiem, zabezpieczyli tak, jak one były na przykład by nowe, jakbyśmy kupowali i tyle. Ewentualnie tutaj ten mechanizm tutaj bym tylko pomalował, tylko że to trochę tak wygląda dość nieciekawie, ale zobaczę. No to ogólnie tutaj nie ma zbytnio dużych luzów, tylko to wszystko było skorodowane, ale zostało wyczyszczone, jest ok. A wymienić można wszystko, nie? No. A zrobisz czegoś, znaczy z niczego coś, no to już wtedy jest wyczyn, nie? Także tutaj będą, o, tutaj gdzieś tu leżą. O, takie oto kule. Takie kule będą wymienione, będą nowe kule takie stawione. Kule takie rozporowe. Oraz sprężynki. Ten prawie sprężynka jest dobra, ale drugi zestaw tych sprężynek był rozciągnięty. I no już to nie ściągało, hamulce pewnie tam się grzało i tam się działy cuda. Bębny odpowiedzialne za hamulec ręczny będą, tutaj te płaszczyzny będą lekko zabielone, aby było wszystko w porządku. Z nimi się dosłownie nic nie dzieje, wszystko ok. No i tyle, nie? No a poza tym, że trzeba tutaj od groma pieniędzy, no to... To do zrobienia. No kurde, to też tak trochę wolniej wszystko idzie, ale poza tym wszystko wygląda tu w jak najlepszym porządku, bo dużo ludzi teraz się zastanawia, czemu ja tego jeszcze nie mam wyczyszczone. A nie mam tego wyczyszczone, bo będę chciał to wszystko wyczyścić, bo tu jest no dość dużo syfu w tej skrzyni. Ja będę chciał to wszystko wyczyścić już przed samym montażem, bo teraz jak to wyczyszczę, no to kurz, nie kurz, wszystko znowu wleci, jeszcze raz muszę czyścić. A teraz na razie, no nie muszę nawet o to dbać, tylko ewentualnie to przykryję, tak żeby tutaj nie syf nie szedł. Wyczyszczę to już przed samym montażem, będzie wszystko do zera wyczyszczone, złożone i wtedy będzie już bliżej końca. I mam nadzieję, że do jakiegoś sezonu letniego powinno już to jeździć o własnych siłach.
I taki jest ogólnie plan, nie? I 2,5 tysiąca konia. 2,5 tysiąca konia. 2,5 tysiąca konia powinno z tego być wykrzesane. Nie, tak szczerze mówiąc, to będzie około 100-120 koni, to jest tak realnie, nie? Tylko że teraz tak, rozwiercone turbo będzie musiało być. Turbina inna. Turbina. Turbina rozwiercona, bo już tam pytałem, bo na targach skorzystałem z okazji i się zapytałem tam, już tam speców wziąłem na miary. I będę chciał tam właśnie to turbo rozwiercić. Do tego pompa zwiększy wydatek. Ewentualnie końcówki wtryskowe. Nie wiem, czy jakieś większe da, czy tylko ewentualnie jakieś ciśnienie trzeba zmienić. No i zamiast prosto do silnika, żeby prosto szło powietrze z turbiny, które jest gorące, będę chciał je uprzednio schłodzić, czyli będzie trzeba dołożyć intercooler. Ale żeby to zrobić, to tam jest trochę zabawy, ale to za chwilę pokażemy. Podniesiemy maskę i zobaczymy. Instalacja zdjęta skrzyni, ale jeszcze ogólnie mimo, jeszcze wracając do skrzyni, nie, to tu jest zajebista skrzynia, bo ta skrzynia ma, tyle co się już dowiedziałem, bo byłem jeszcze niedawno, byłem zielony w tym temacie, ona ma tutaj tak, dwa półbiegi, raz i dwa, nie, ale tutaj zakłada się taką cewkę, tu jest cewka, ja mam prawie zdjęte w celu, o, wyczyszczenia tego wszystko, bo to jest straszny syf, nie, tu naciskając przycisk przy manetce, tutaj to się wysuwa i wpinamy jeszcze jeden, trzeci półbieg, nie? Także tych półbiegów są trzy półbiegi, takie ze sprzęgłem. No i prawdopodobnie ze sprzęgłem. Otwieramy. Tylko czekajcie, bo tu jest... O, to jest ułatwia naprawdę sprawy, taki bloczek. Tak, tak. Kurde, wszystko sobie pomaga, nie? Zrobić, nie? Wszystko sobie sam mogę zrobić. Teraz tak, to na dół, czekaj. No wszystko to może nie, ale dużo pomaga. No dużo, bo kurde, no zwolnicy, jest... nie zwolnicy, no, wszystko, nie? No. To w tym akurat pomoże wszystko. O. I zobaczcie teraz, jak to jest tutaj rozwiązane, nie? O, tutaj wchodzi ciepłe powietrze z turbiny i ono prosto wchodzi do kolektora sącego. No. I teraz to wszystko trzeba przerobić i wlot do kolektora sącego trzeba teraz tutaj zrobić, a to tu zaślepić, nie? No. I teraz tutaj, nie wiem, obrócić muszlę i to jakoś tu by musiało wyjść i do przodu do interkulera. Ale wszystko jest do zrobienia. Jest dużo roboty, no. Ale... Jak ze wszystkim. Ale to się da. Tutaj ta rura wydechowa, bo tu jest tutaj rura wydechowa z turbiny, bo tu jest kolektor wydechowy, a tu jest rura już wydechowa, nie? To będzie tutaj wyrzucone i w tym miejscu tutaj będzie wyprowadzone jakieś kolano i będzie tłumik szedł po kabinie. Po kabinie będzie szedł do góry. Tak samo, tak planuję, nie, zobaczę jeszcze, czy sanie powietrza do filtra zostawić tak, jak jest, czy dołożyć taki z drugiej strony, na drugim słupku, taki snorkel, nie? Tak jak ma terenówki, coś takiego. Ogólnie mógł, ładnie to wygląda, nie? Będziesz mógł pod wodę iść. No. Łódź podwodna. No plany są ogólnie duże, duże potrzebne są nakłady i dużo ludzi, którzy tak, bo na targach bardzo, to było najczęstsze pytanie, które się pojawiało, to kiedy będzie fend? Kiedy będzie fend? Czy będą odcinki fenda? Odcinki będą, tylko to się wiąże jedno z drugim, nie? No. No to jednak czas i muszę części, na to... Dostępność części, to jest po drugie. No i przede wszystkim najpierw muszę trochę funduszy nazbierać, żeby można było tu potem wrzucić, bo najpierw to jest utrzymanie rodziny, opłaty, wszystko, to jest dla mnie priorytet. Dokładnie. I przede wszystkim dom, wykończenie domu, bo tam jeszcze też trochę muszę tych pieniędzy włożyć, a to jest wiadomo hobby. I tutaj tylko wkładam tylko to, co zostaje mi z tego wszystkiego. Kabina na tą chwilę nie wygląda zbyt fajnie. Jednak stoi na dworze i będzie trzeba całą wybebeszyć najpierw. Wszystko wybebeszyć trzeba. To wszystko trzeba będzie tutaj rozbebeszyć wszystko. No. Błotniki będą poszerzone, chcę poszerzyć. Ale opony będą szersze niż były? Opony trochę szersze będą, trochę szersze. No troszkę szersze. I ogólnie ten docelowo ten ciągnik ma mieć klimatyzację, ogrzewanie, to wiadomo te sprawy. Dach jakiś chyba, nie wiem, chyba będę dorabiał, chyba będzie jakiś taki blaszany będę dorabiał, taki jakiś ładniejszy dach, żeby był. Na wzór wersji, ciężkiej wersji Ursusa, gdzie będzie miał docelowo, tak ogólnie chcę, nie? Że miał 360 stopni oświetlenie, ale to... Zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to będzie powstawać. Tutaj te oświetlenie tu w błotnikach będzie przeniesione tutaj na słupek. Na słupkach będą takie duże, tu zamiast tych mniejszych pałąków. Tak jak w tych waszych Arbosach fajnych, takie duże pałąki właśnie fajne. I tutaj właśnie, żeby był ten kierunkowskaz z pozycją tutaj. Tutaj to... No to ten nie te lata, teraz wszystkie ciągniki mają tutaj ładnie pozycję. To się zmienia, nie? I przede wszystkim tak, ta czołowa szyba i ta tylna szyba, żeby były... Przednią szybę będzie chciał bez ramki, żeby ją wkleić, żeby nie było żadnych ewentualnych nieszczelności, gdzie będzie generować się hałas.
Co, no nie, jak będzie klima, to nie będziesz musiał otwierać się. No dokładnie, no to będzie bez sensu. Tak samo no. Cała tylna szyba będzie B też bez ramki, chcę zrobić bez ramki. I on tak jak mają zetory 7211, no i tak też otwieramy. Dużo współczesnych ciągników ma to, zobacz jak na ten Arbos, spójrz na tego Arbosa. Ja wiem, no. I takie coś właśnie celuje w takie coś, żeby na szybie była uszczelka i ona dociska tam była tak do tej ramy kabiny. Tak samo ta kabina będzie tutaj połączona i tu będzie tylko mała szybka też wklejana, tak aby to było jak najszczelniejsze. I żeby no, jak mamy szczelną kabinę, to i tak jest cicho, jest sucho, nie ma kurzu. I jest wtedy naprawdę fajnie. I wtedy ta robota jest takim przyjemnością, ale jeszcze oprócz tego to no jest tak, tego jeszcze chyba nikt nie zrobił, tak żeby taką kabinę do tak trochę przerobić, tak trochę tego XXI wieku tchnąć w te kabiny. I... Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No dużo ludzi jest ciekawych. Ja sam jestem ciekaw, nie? Także nie tylko ty. Ja też jestem ciekaw, bo to może być naprawdę ciekawe. Ja nie wiem nawet jeszcze, jak to wyjdzie, nie? Bo... Może być różnie. Ja mogę dużo planować, ale... No tak, ale koncepcja się zmieni z chwilą, kiedy będziesz coś robił, nie? Czasami tak jest. No, te butniki, kształt tych butników jest naprawdę fajny, mi się podoba. I tutaj te światła tutaj, nie wiem, czy na tej podstawie będę robił, na takich podstawach, czy je po prostu jakoś wpuszczę, albo będę chciał chyba inne światła zamontować, nie? Albo je wpuszczę, tak jak ciężka seria Ursusa, bo wtedy też te światła są przysłonione. Tu tylko wystarczy troszkę podciąć, tu malutki daszek i jest wszystko elegancko, nie? Także jeszcze zobaczę. I resztę to już sam nie wiem, co będzie, nie? No. Coś na pewno. Także co, chyba już wszystko omówiliśmy, nie? Chyba tak. No, to co, my działamy. Pozdrawiamy wszystkich. Do następnego, trzymajcie się. Miłego. Cześć.